No ja właśnie wczoraj byłem na takim spotkaniu na placu jakimś tam i tam jeden z kolegów mówił o moich kolegach, a ja się tak się nagle, a ja go tego faceta tam niedawno znam i tak mi jakoś zabrakło, mówię, no a dlaczego nie mówi o mnie, nie? I nagle doszło do mnie, że ja bardzo potrzebuję tej właśnie, żeby ktoś mi powiedział, że jestem dobry, że jestem fajny, że jestem szczególny, że jestem wyjątkowy. A jak nikt mi tego nie mówił, to ja chciałem być najgorszy. To ja wam pokażę, nie? Ja w niedzielę coś takiego zrobiłem. Też na jednym ze spotkań. A okazuje się, że ja nie muszę być ani lepszy, ani gorszy, nie? Ale jestem właśnie szczególny i wyjątkowy. Jestem. Ja od dziecka to wiedziałem. Słuchajcie, mi się zawsze wydawało, że moje życie jest filmem. Że ktoś to kręci, każdy mój ruch i tak dalej, nie? I mnie wychowywała w głównej mierze matka, bo miałem ojczyma. I matka tak mi wpoiła: jesteś kimś szczególnym, wyjątkowym. I słuchajcie, ja później przez całe życie szukałem tej swojej szczególności i wyjątkowości. Jak tego nie mogłem znaleźć, to robiłem takie rzeczy, żeby nazywali mnie wariatem lub jeszcze gorzej. Nie? I okazało się, że ja jestem jednak szczególny i wyjątkowy. Nie? To mnie, do tego mnie doprowadził ten program i ten czwarty wymiar, nie? O którym Bill pisał, że osiągniecie czwarty wymiar i spotkacie niektórych z nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Nie? I ja zrozumiałem, że wszystko to, czego szukałem na zewnątrz, jest tak naprawdę we mnie. Nie? Że wystarczy usiąść na ławce, tak jak dzisiaj ze Zbyszkiem usiedliśmy sobie pod kościołem na słoneczku. Tak kiedyś, słuchajcie, ja jak miałem 2-3 dni wolne, bo pracowałem 3x3, prowadziłem jeden z największych lokali tutaj w Warszawie, to jechałem albo do Zakopanego, albo nad morze. Żeby nad morzem usiąść na słoneczku, albo popatrzeć się na Giemont, czy tam wjechać na Kasprowy kolejką. Wszystko, żeby było te wow, a tu okazuje się, że wystarczy usiąść na ławce i popatrzeć w słońce, a resztę mam wszystko w sobie. Nie mogę tego osiągnąć w domu, takiego stanu szczęścia, jedynie to właśnie poprzez modlitwę, tak jak tutaj mój brat wspomniał, i czytanie jakiegoś fragmentu, który mi nieraz utkwi, nie? Z Ewangelii, albo poprzez medytację. Ale najbardziej mi to pasuje, to co mnie mój sponsor nauczył, z tym bacą, że jak on jest szczęśliwy, to siada koło izby i patrzy się w słońce, nie? A jak, i się kolibie, nie? A jak jest bardzo szczęśliwy, to
Mówi, ino sobie siedzę i się patrzę w tę słonecką. Nie? I ja, słuchajcie, oczywiście jako człowiek szukający w życiu jak najmniej pracy, wszystko, żeby na skróty, doszedłem do tego, jak to zrobić, żeby to cały czas tak się czuć. Blisko Boga, cały czas happy, zadowolony, nie? I szczęśliwy. No i właśnie po to jest ten enum. Ja sobie teraz w ciągu dnia biorę. Zobaczyłem, że jeśli się źle czuję, to sprawdzam, czy jestem egoistyczny i samolubny, tak jak teraz to, że mówię, nie? Ale ja mam wytłumaczenie na to, że mówię, bo od kilku dni tam moi fani nie mają moich tych sprawozdań i dla nich to teraz mówię. Czy jestem nieuczciwy, czyli czy jest we mnie zawiść i zazdrość, czy komukolwiek zazdroszczę albo jestem zawisny, że mojemu wrogowi się lepiej wiedzie, czy do kogokolwiek mam jakąś urazę i czy jest we mnie lęk. Jeśli któryś z tych czterech rzeczy jest, to na 100% jestem daleko od Boga, daleko od radości, daleko od ludzi, daleko od wszelkiej miłości. To ten enul mi to gwarantuje. Nie? Egoizm, nieuczciwość, uraza, lęk. Możesz powiedzieć Panu Bogu cześć i walnąć kogoś w zęba albo kopnąć i tak dalej, bo... Ale co zrobić, kiedy właśnie ten enul jest? No bo nieraz jest. Jest taka silna uraza, jest taka silna zawiść albo zazdrość. No to jak z tego wyjść? No to okazuje się, że są te wdzięczności. Te wdzięczności mi pomagają wyłapać, że tak naprawdę nie jestem dzisiaj w Kijowie, współczuję tym ludziom. Nie musiałem dzisiaj rano wstać i szukać na flaszkę i... No i co? Tak naprawdę jestem przeziębiony, ale mój brat kochany też jest przeziębiony i jemu współczułem i mnie to samo spotkało. Czyli nie jestem sam. A poza tym mogę być wdzięczny za to i to jest dla mnie też, kiedyś właśnie Gienek mi to powiedział, z tym modleniem się, nie? Mówię, on też to skądś to złapał. Ja mówię, ty, ale jak się modlić? On mówi, tak często, jak często oddychasz. I ja to złapałem do wdzięczności, żeby z każdym oddechem być wdzięcznym. Nie? Jeśli jest we mnie wdzięczność, to jest radość. Jeśli mogę być wdzięczny, nie? No i co? I oczywiście ja to mówię po to, żeby sobie to utrwalić, bo to wcale nie znaczy, że ja tak od razu się tak na tym znam, nie? Ja po prostu się tego uczę. I wystarczy, że któryś z tych trzech instynktów, tam z wyjątkiem seksu, bo seks już odkładam do lamusa, ale prestiż i władza to u mnie jeszcze i oczywiście jakieś tam zabezpieczenie materialne. Wiecie, ja dzisiaj ze Zbyszkiem pojechaliśmy oglądać taką jedną rzecz i ja pierwszą myśl to od razu, jak zarobić na tym kasę. A on mi mówił, i ja to też wiem, nie, że mam to robić dla ludzi i dla Boga. Nie?
ale pierwszy od razu, ale jak tu kasę jeszcze z tego wyłupać, nie? To takie moje, nie? Tak, takie ludzkie. Taki jest. Bardzo dziękuję. Do widzenia.